Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Długo nie udzielałem się medialnie, było to spowodowane między innymi tym, że te moje poprzednie wywiady, których udzielałem, no one tak jakoś bardzo trafiły w sedno i powiem szczerze, że troszeczkę mnie denerwowało, że PiS zamiast troszeczkę zastanowić się nad tym, co robi, to po prostu rozwijali bardzo mocno te programy, na przykład koryto, na przykład resortowe dzieci czy resortowe żony, obsadzanie różnego rodzaju stanowisk. To był jeden powód, a drugi powód to jest taki, że no był ten bardzo trudny czas pandemii. Wszyscy go bardzo mocno doświadczyliśmy i nie było takiej atmosfery, żeby wypowiadać się szerzej publicznie. Ale właśnie, co ten czas pandemii nam pokazał? Otóż to, proszę państwa, że brakuje nam lekarzy, że brakuje nam pielęgniarek, że brakuje nam ratowników medycznych, a z drugiej strony pokazał nam to, że w nadmiarze mamy różnego rodzaju towarzyszy, różnego rodzaju aparatczyków partyjnych, którzy na przykład podejmują takie decyzje w tym trudnym okresie pandemii, jak 2 miliardy przekazywane na telewizję publiczną po to, żeby rozwijała się w tym czasie propaganda. I wyobraźmy sobie, że jutro ubywa nam 50% lekarzy, 50% pielęgniarek, prawda? To będzie tragedia ogromna dla naszego narodu. A z drugiej strony wyobraźmy sobie, że ubywa nam 50% towarzyszy, ubywa nam 50% tych różnego rodzaju partyjniaków, prawda? To będzie 50% mniej nepotyzmu, to będzie 50% mniej resortowych żon, resortowych dzieci, resortowych kochanek i tak dalej, prawda? Dlatego apeluję do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast przy okazji różnego rodzaju uroczystości, nie witajcie towarzyszy, tylko witajcie lekarzy, pielęgniarki, i witajcie nauczycieli, bo ich też zaczyna brakować. W ostatnim okresie czasu bardzo dużo mówi się na temat tego nowego podręcznika, który ma być teraz wprowadzany z ogromną niechęcią nauczycieli, czyli tak zwanej historii i teraźniejszości. I proszę państwa, moim zdaniem tej historii, która była w przeszłości, powinni uczyć nas historycy, tej historii, która była przed wiekami. Natomiast tej historii, która tworzyła się w ostatnich latach, czyli tej tak zwanej teraźniejszości, powinni nas uczyć rodzice i dziadkowie, bo to oni byli albo świadkami tej historii, albo wręcz tworzyli tą historię. Natomiast nie powinni nas uczyć takie osoby, jak na przykład towarzysz Czarnek, Kaczyński czy Roszkowski. Ja na przykład uczestniczyłem w strajkach w jednym z największych zakładów przemysłowych Lubelszczyzny i nikt mi nie wmówi, że na przykład Lech Kaczyński to jest bohaterem, któremu należy niezliczoną ilość pomników stawiać, prawda? Bo dla mnie Lech Kaczyński to jest po prostu jeden ze zdrajców robotników z Magdalenki. Elity solidarnościowe, między innymi w Magdalence, dogadywały się z komunistami, jak ma wyglądać nasza demokracja. Tam również pito alkohol, prawda? Wprawdzie Jarosław Kaczyński mówił później, że jego brat nie fraternizował się z komunistami, ale co to znaczy nie fraternizował? To znaczy, że pił, ale mu nie smakowało, prawda? To jest taki wyraz jego patriotyzmu. Jak potem to wszystko się ułożyło? Otóż robotnicy, ci, którzy największą ponieśli ofiarę, bo niektórzy ofiarę życia, niektórzy byli bici, prawda, w wyniku tych przemian ustrojowych stracili pracę. A na przykład bracia Kaczyńscy zadomowili się w kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy, którego uważali za Bolka, prawda, i już wtedy wiedzieli o tym, że on podpisał różnego rodzaju dokumenty świadczące o jego współpracy. I teraz w takim razie, czy nie powinien Jarosław Kaczyński podlegać lustracji? Czy nie powinno mu się zabrać emerytury, tak jak się zabiera wielu innym osobom? On z własnej woli pracował dla, jak uważa, Bolka, prawda? Mamy tutaj także taki akcent podlaski. Otóż później był jeszcze okrągły stół i tutaj senator Bierecki tym się nie chwali, prawda? Ale senator Bierecki był uczestnikiem obrad okrągłego stołu. Był tam, zdaje się, to się nazywało pod stolik, czy pod zespół do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. To możecie sobie państwo dokładniej sprawdzić. I tak, to był rok 89. Wtedy pan Bierecki skończył studia.
i już był ekspertem, żeby zasiadać w takich gremiach, prawda, jako ekspert od nauki i szkolnictwa wyższego. Warto się zastanowić, czy to przypadkiem nie był pierwszy Misiewicz w Polsce, prawda? To, co się potem stało ze skokami, to też ta afera do tej pory nie jest jeszcze wyjaśniona. I o tym się rzadko mówi właśnie, że tą największą ofiarę to po prostu ponieśli ludzie, którzy dali nam tą demokrację, a więc robotnicy. Oni, tak jak powiedziałem, stracili pracę, a ci wszyscy inni z Magdalenki, z Okrągłego Stołu urządzali się w życiu i dorabiali się bardzo często ogromnych majątków. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym poruszyć, mianowicie co się stało właśnie, jak tacy eksperci decydowali o szkolnictwie wyższym i o nauce. To najlepszym przykładem tutaj jest nasz minister Czarnek, który bierze pensję ministerialną, ale jednocześnie jest zatrudniony na wyższej uczelni. I proszę mi powiedzieć, jak jest w ministerstwie, to nie jest na uczelni. Jak jest na uczelni, to nie jest w ministerstwie, a pieniądze bierze i z jednego źródła, i z drugiego źródła. Ja sprawdziłem też dorobek naukowy ministra Czarnka i okazuje się, że minister jest znany z różnego rodzaju głupot, które opowiada, natomiast nie jest znany ze swojej pracy naukowej, bo jest to po prostu mizerny dorobek, jak na profesora uczelnianego. Cytowalność praktycznie zerowa. Jest publikacje w mało renomowanych czasopismach. Tam umiędzynarodowienia praktycznie nie ma. To się teraz trochę zaczyna zmieniać, dlatego że minister, żeby sobie też między innymi swoim kolegom polepszyć tą punktację, to zmienia systemy punktowania różnego rodzaju wydawnictw i czasopism. I jeszcze jedna rzecz dotycząca właśnie pana ministra Czarnka, bo on teraz bardzo mocno zajmuje się uaktywnianiem dzieci i młodzieży. Był tutaj u nas między innymi w Białej Podlaskiej na uczelni i postanowił, że będzie odchudzał dzieci i uaktywniał. Ja wtedy zadałem pytanie panu ministrowi w czasie jego pierwszego pobytu, czy będzie też odchudzał siebie, czy tylko będzie odchudzał dzieci, ponieważ minister nie zauważył, że on jest zdecydowanie między nadwagą a otyłością, prawda? I chciałbym ten program odchudzania ministra Czarnka rozszerzyć na program odchudzania Zjednoczonej Prawicy, bo jak się przypatrzyłem, to proszę państwa, okazuje się, że na czele z prezesem Kaczyńskim to w zasadzie oni wszyscy mają problemy z dopięciem marynarek, prawda? A więc warto wdrożyć taki program odchudzania Zjednoczonej Prawicy. I już naprawdę ostatni wątek, proszę państwa. Tutaj przy tym pomniku, tam z tyłu jest taki, nie wiem, ja bym to nazwał jakiś taki słupek, prawda? Gdzie można powiedzieć, są wymienieni szczodraki, prawda? Nie myli z tymi szczodrakami, z tym zwyczajem popularnym w niektórych miejscowościach na Lubelszczyźnie, tylko to są szczodraki, które dlatego, że oni są szczodrze, przynajmniej te nazwiska, które ja tam znam, szczodrze obdarzeni przez partię, prawda? I panie Bierecki, apeluję do pana, niech pan nie będzie taki pyszny, niech pan nie będzie takim narcyzem, tylko niech pan przyśle tych swoich chłopaków i niech zabiorą ten postumencik tutaj. Na naszym terenie jest o wiele więcej osób, które wydają większe pieniądze i sponsorują to, co tutaj rzeczywiście jest potrzebne. I nikt z nich nie robi sobie jakichś słupków i na tych słupkach nie wstawia jakichś tabliczek po to, żeby siebie upamiętnić. Dziękuję państwu.